Cześć! Z dzisiejszego odcinka dowiesz się, jak nauczyć psa załatwiania się poza domem. Opowiem, jak przeprowadzić trening czystości ze szczeniakiem, a jak z dorosłym psem. Jesteś na kanale z podznaku psa, a ja mam na imię Krzysztof. Zajmuję się szkoleniem psów, rozwiązywaniem problemów z zachowaniem, uczę ludzi wspólnego życia z psami i budowaniem poprawnej relacji. Jeśli interesują Cię treści związane z wychowaniem czworonogów, koniecznie zostaw subskrypcję i kliknij łapkę w górę. W ten sposób wspierasz mój kanał. Kiedy do naszego domu trafia nowy czworonożny lokator, to jednym z pierwszych problemów, z którymi się zetkniemy, będzie nauka czystości. Oczywiście ten problem nie dotyczy psów dorosłych, chociaż czasami u starszego psa przepracowanie zasad czystości i nauka załatwiania potrzeb na zewnątrz będzie konieczna. Zacznijmy od szczeniaka. Nurtujące pytanie to, jak często wychodzić z psem? Ile mój szczeniak jest w stanie wytrzymać bez sikania? Istnieje tutaj pewien wzór związany z wiekiem psiaka, który pomoże nam rozwiać wątpliwości. Oczywiście jest to pewne uproszczenie i mogą to być pewne różnice osobnicze, jednak warto pamiętać o tym, ile szczeniak jest w stanie wytrzymać. Aby się tego dowiedzieć, dzielimy wiek psa w tygodniach przez dwa i odejmujemy 1. Otrzymujemy wynik w godzinach, który może być dla nas dobrym punktem odniesienia. Przykładowo, mój szczeniak ma 12 tygodni, a więc 12 podzielone przez dwa daje nam 6, od tego odejmujemy 1 i wychodzi, że pies w tym wieku powinien być w stanie wytrzymać 5 godzin bez wychodzenia na spacer. Taka informacja może być pomocna w wykładaniu planu dnia, aby pies mógł załatwiać swoje potrzeby na zewnątrz i w ten sposób unikać wpadek. Unikanie wpadek to właśnie najważniejsza kwestia w treningu czystości. Oczywiście, że wpadki będą się zdarzać, ale im mniej razy psiak załatwi się w domu, a im częściej zrobi to na zewnątrz, tym szybciej zrezygnuje w ogóle z załatwiania się w domu. Jak zatem unikać wpadek? Szczeniaki, aby wasze i dorosłe psy także, załatwiają swoje potrzeby w dosyć przewidywalnych momentach dnia. Takie typowe momenty to czas bezpośrednio po przebudzeniu oraz około 15-20 minut po posiłku. I to są te chwile, w których możemy dość łatwo kontrolować załatwianie potrzeb i uczyć, że warto robić to poza domem. Dodatkowo pamiętając o tym, jak często twój psiak powinien się załatwiać, zgodnie ze wzorem ilość tygodni dzielone przez 2 minus 1, możesz w prosty sposób zarządzać spacerami i pokazywać szczeniakowi, że warto poczekać na spacer i dopiero tam się wypróżnić. Pamiętaj też, aby spokojnie chwalić psa, gdy załatwia się na zewnątrz. Możesz też użyć smakoików jako nagrody, wtedy chęć załatwiania się na trawie będzie większa. Uważaj jednak na zbyt duży entuzjazm, gdy właśnie szczeniak załatwia potrzebę. Może dojść do sytuacji, że przerwie, żeby zdobyć swoją nagrodę. Chwal, ale spokojnie. Nagroda może chwilę poczekać. Zapewne zastanawiasz się, jak to zrobić, żeby szczeniak zaraz po przebudzeniu nie załatwiał się w domu. Z pomocą przychodzi tutaj wyznaczenie miejsca do odpoczynku i ograniczenie przestrzeni. Niezwykle rzadko zdarza się, aby zdrowy pies załatwiał się tam, gdzie śpi. Przyda się tutaj klatka kanelowa, gdyż pozwala na pełną kontrolę nad szczeniakiem. Pamiętaj jednak, że jeśli klatka czy inne miejsce odpoczynku będzie zbyt duże, to pies podzieli sobie przestrzeń nasypialną i higieniczną. Dlatego klatka musi być dostosowana do wielkości zwierzęcia. Sprawę ułatwiają klatki z dodatkową przegrodą, która może się przesuwać. Klatka rośnie wtedy razem z psem. Jest jeszcze jedna typowa sytuacja, kiedy szczeniak sika w domu. Otóż robi to spontanicznie w trakcie aktywności czy zabawy. Biega, bawi się, nagle się zatrzymuje, sika i bawi się dalej. To jest moment najtrudniejszy do kontrolowania. Możesz zminimalizować wpadki poprzez regularne wyprowadzanie psa na higieniczne spacery, jednak wpadki po prostu będą się zdarzać. Pochowaj więc perskie dywany i uzbrój się w cierpliwość. Karanie psa w takiej sytuacji, krzyk czy inna reprymenda nie pomogą. To psie dziecko, które jeszcze nie zdążyło nauczyć się zasad. Dodatkowo możesz doprowadzić do sytuacji, gdzie pies nadal będzie załatwiać się w domu, ale będzie się z tym kryć, aby uniknąć twojej złości. Przy treningu czystości mogą pomóc podkłady higieniczne. Jeśli pokażesz psu, że podkład służy do załatwiania się, jest spora szansa, że będzie z takiej możliwości korzystał. Widząc, że pies zaczyna załatwiać się, po prostu przestaw go na podkład, a następnie spokojnie pochwal. To ułatwi nieco utrzymanie czystości w domu, chociaż nie załatwi za ciebie treningu. Zdarza się czasami, że do naszego domu trafia dorosły pies, który tak jak szczeniak nie zna zasad higienicznych, bo z jakiegoś powodu nigdy nie miał szansy się ich nauczyć. Nie ma tutaj jednak jakiegoś specjalnego postępowania. Najszybszą drogą do nauki czystości będzie potraktowanie go tak jak szczeniaka. Regularne spacery w typowych momentach, nagradzanie na spacerze i kontrolowanie poprzez ograniczenie przestrzeni do odpoczynku. Dorosłe psy zazwyczaj w ciągu kilkunastu dni są w stanie przystosować się do nowych warunków. Jeśli jednak twój pies nie załatwia się w domu, a nagle zdarzy się, że znajdziesz na podłodze mokrą plamę, nie wpadaj w złości i w panikę. Zacznij od wizyty w lecznicy weterynaryjnej. Przeziębienie czy zapalenie pęcherza może przynieść właśnie taki skutek, że twój psiak nie wytrzyma i załatwi się w domu. I na koniec muszę umówić jeszcze jedną sytuację. Zdarzyło mi się kilkukrotnie pracować z psem, który wychodził na spacer, jednak nie załatwiał się na zewnątrz, a dopiero po powrocie do domu. Może to wynikać i bardzo często tak właśnie jest z pewnego błędu w trakcie nauki czystości. Otóż, jeśli pies załatwia się na zewnątrz i właściwie natychmiast spacer się kończy, to bywa tak, że psy celowo nie chcą załatwiać potrzeb na spacerze tylko po to, aby spacer trwał dłużej. Dlatego pamiętaj, że po załatwieniu potrzeb nie należy kończyć spaceru. Dobrą zasadą jest, że załatwienie się rozpoczyna spacer, a nie kończy to co przyjemne. Jeśli jednak twój pies z jakiegoś powodu załatwia się w domu bezpośrednio po spacerze, możesz pomóc sobie w ten sposób, że wychodzicie na zewnątrz na krótką chwilę, następnie wracacie do domu na minutę. Nie musisz nawet ściągać butów czy obroży z psa i wychodzicie jeszcze raz, tym razem na trochę dłużej. To zaburze schemat, który zdążył sobie zbudować twój pies. Jest spora szansa, że podczas drugiego wyjścia wszystkie potrzeby zostaną załatwione. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zachęcam cię do śledzenia kanału i do usłyszenia. Cześć!